towarzysze. Więc na kanale pojawiła się debata z udziałem Bruno i Józefa Piniora. Debata, która odbyła się we Wrocławiu. I ten filmik jest takim koniecznym wstępem, czy też uzupełnieniem do tej debaty. No bo w końcu ten nasz kanał ma w tej chwili nazwę Odrodzenie komunizmu. No i oczywiście ta debata, którą możecie obejrzeć, ona z odrodzeniem komunizmu nie ma nic wspólnego, więc to tutaj kilka słów koniecznego wyjaśnienia. Więc na debacie widzimy profesora Bruna, ale Bruno nie jest tam sam, więc na pierwszym planie, tuż przy kamerze, także właściwie swoim brzuchem prawie, że zasłania tą kamerę, siedzi Radosław Czarnecki. No i kim jest Radosław Czarnecki? No jest to postać dla mnie raczej anonimowa i mam nadzieję, że tak pozostanie. No nie chcę mieć z tą postacią nic wspólnego, ale jakaś taka krótka kwerenda internetowa doprowadziła mnie do kanału racjonalista.pl. No i na tym kanale racjonalista.pl Radosław Czarnecki często właśnie jakieś tam prowadzi wywiady, nagrywa filmy. No, jest to kanał znacznie popularniejszy niż Odrodzenie komunizmu. No i między innymi na tym kanale racjonalista.pl lansuje się niejaki Piotr Napierała, który to często właśnie nagrywa filmy antykomunistyczne. No taki typowy tytuł właśnie antykomunistyczny to jest Komunizm jest zawsze zły. No i ponieważ właśnie zarówno osoby występujące w tej debacie, jak i sama treść debaty, jak i w ogóle organizacja, która organizowała tą debatę, nie ma nic wspólnego z odrodzeniem komunizmu, to ten filmik jest takim uzupełnieniem. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić ten filmik, gdyż tutaj cały czas po domu biega kotek, cały czas mi tutaj szarpie kable. Dobrze, więc porozmawiajmy przez chwilę o tym społecznym forum wymiany myśli, który jest oficjalnym organizatorem tego interesu. Więc mamy tutaj stronę fundacja-naprzód.pl, gdzie tam jak sobie spiszecie tam społeczne forum wymiany myśli, to jest pierwsza strona, która wyskakuje. No i mamy tutaj właśnie krótką informację. Pod koniec 2016 roku z inicjatywy Dolnośląskiej Struktury WZZ Walka, Fundacji Naprzód, Fundacji Stop Wykluczeniu i Degradacji Planety, Społeczne Forum Wymiany Myśli jest cyklicznym klubem dyskusyjnym. Więc to jest taki pierwszy akapit. I później mamy drugi akapit, bardzo ciekawy. Społeczne Forum Wymiany Myśli będzie otwartym forum wymiany myśli środowisk lewicy. O, bardzo dobra idea. No właśnie. Forum wymiany myśli lewicy, reprezentującym organizacje socjalistyczne, które są otwarte na współpracę i dialog z innymi siłami lewicy. No więc teoretycznie, jeśli sobie przeanalizujemy jakieś takie główne założenia, czym powinno być to społeczne forum wymiany myśli, to jakimś takim miejscem rozmowy lewicy. No i kto tam rozmawia, kto właśnie reprezentuje w imieniu tych środowisk lewicy, czy też lewicy socjalistycznej, w końcu takie słowa tam padają. No więc występuje Józef Pinior. Józef Pinior wystąpił właśnie w tej debacie z Brunem, ale z samej tej debaty wynikało, że to nie jest pierwsza debata z udziałem Józefa Piniora, więc Józef Pinior jest jakimś tam trwałym współpracownikiem tego interesu. Więc kim jest Józef Pinior? To jest podstawowe pytanie. No i oczywiście można by tutaj prześledzić całą biografię polityczną Piniora. Skupmy się na ostatnim elemencie, na jego tutaj działalności w ostatniej dekadzie, czyli w latach 2011-2015 był senatorem z ramienia Platformy Obywatelskiej, a po roku 2015 zaangażował się w działalność Komitetu Obrony Demokracji, czyli z punktu widzenia, mamy tutaj taką amerykańską definicję lewicy, że tak jak są ta scena, amerykańska scena polityczna, to jest taka właśnie dwupartyjna, że mamy tam tych demokratów i republikanów, i tacy różni dziennikarze analizujący amerykańską scenę polityczną, to oni mówią, tam też jest lewica-prawica, że właśnie jest prawica, czyli republikanie, i lewica, czyli demokraci.
przyjmując taką definicję systemu dwupartyjnego, no, że cały konflikt polityczny, jaki ma miejsce w Polsce, to jest konflikt między Platformą Obywatelską i PiS-em, no to no, można no, przyjąć, no, znaczy no, ci ludzie przyjmują, że właśnie no, tutaj jest konserwatywny prawicowy PiS i liberalna platforma, czyli ta platforma będzie spełniać rolę lewicy. No tym bardziej jest to autentyczne, że do najbliższych wyborów Platforma Obywatelska powołała byt o nazwie Koalicja Europejska, no i w ramach tej Koalicji Europejskiej mamy właśnie takich tutaj zasłużonych działaczy lewicy, jak Leszek Miller, jak Włodzimierz Cimoszewicz, jak Barbara Nowacka. No ale wszystko to, co mówię tutaj, jest to oczywiście w formie żartu, to znaczy, no ja to mówię w formie żartu, no jakieś tam media związane z PiS-em, one tego nie mówią w formie żartu, one rzeczywiście twierdzą, że wszystko to, co jest na lewo od PiS, to jest lewica, no ale no, rozumiem, że no, wy tutaj, szanowni widzowie kanału Odrodzenia Komunizmu, no, nie jesteście idiotami, no i oczywiście no, dla was no, senator Platformy Obywatelskiej no, nie jest reprezentantem lewicy, no ale tak on jest zaprezentowany w tej debacie, no w końcu debata jest tutaj zarezerwowana dla ludzi lewicy. No ale oczywiście można by tutaj dalej jakby analizować postać Piniora, no właściwie mamy tutaj kilka etapów jego działalności politycznej, no i właściwie można by się zastanowić, który z tych etapów jego działalności politycznej zasługuje na miano lewicy, no bo tak no tam na Wikipedii czy gdzie indziej, no to jest przedstawione kilka etapów, no dla mnie właściwie każdy z tych etapów, no to jest coś, co budzi odrazę ja wam tutaj zacząłem tutaj tą opowieść od tego, że Pinior był senatorem z list Platformy Obywatelskiej, więc to już jest coś, co po prostu sprawia, że no, normalnemu człowiekowi lewicy no, to powinno się, no, strzygać się chce. No, człowiek, który właśnie idzie do wyborów tutaj razem z Tuskiem w czasach, kiedy to już jest ta druga kadencja, no i oczywiście można by tutaj było przeanalizować cały bilans tego, co robiła Platforma u władzy w latach 2007-2015, jak to oczywiście nie miało, no to już nawet nie ma co gadać, no po prostu no, dla każdego normalnego, myślącego człowieka, no tutaj podpisanie cerografu z Platformą Obywatelską człowieka całkowicie skreśla i no, dożywotnio człowieka dyskwalifikuje jako reprezentanta lewicy. No ale najgorsze jest to, że jeśli analizujemy biografię polityczną Piniora, no to to są gorsze kwity. Jeszcze wcześniej to on robił gorsze rzeczy, które no, jeszcze bardziej mnie do tej postaci odrażają. No więc teraz, no, w latach 2004-2009 Józef Pinior był posłem, europosłem. No więc jest to o tyle ważne w kontekście toczącej się obecnie kampanii wyborczej. No w końcu za te dwa tygodnie czy trzy będziemy mieli wybory do Europarlamentu. Mamy także ludzi z lewicy, pseudolewicy, którzy do tego parlamentu chcą iść, którzy chcą iść drogą Piniora, więc warto by było przeanalizować no, same poglądy polityczne Piniora, no ale to może później. Ja chciałbym się tutaj wypowiedzieć jako uczestnik protestu żółtych kamizelek, który no, przez ileś miesięcy brałem udział w tych różnych demonstracjach i główne postulaty tych ludzi, którzy co tydzień właśnie organizują te protesty, no to jest przede wszystkim krytyka całej tej no, zarówno demokracji parlamentarnej, czy tej pseudodemokracji, jaka jest miejsca we Francji, jak i w ogóle całego tego systemu, który ma miejsce w Unii Europejskiej. Więc o ile, załóżmy, można powiedzieć, że francuscy posłowie, czy tam francuscy deputowani są oderwani od francuskiego społeczeństwa, to ten stopień oderwania społeczeństwa francuskich posłów od francuskiego społeczeństwa to jest, załóżmy, poziom 1. To poziom oderwania euroelit, europosłów od społeczeństwa, to już jest po prostu level
No tutaj stosując terminologię młodzieżową, można powiedzieć, że to jest Champions League, no takiego oderwania. No i z wypowiedzi później, które będę omawiał, no, tego Piniora właśnie, wynika, no, że on, no, czy to znaczy, to należałoby się zastanowić, no troszkę psychologicznie, czy jego wypowiedzi obecne są normalnym pokłosiem jego ewolucji politycznej, czy też jest to po prostu efekt tego, że przez 5 lat był w tej Brukseli i ta Bruksela sprawiła, że on już z tej Brukseli wyszedł jako taki człowiek całkowicie tej Brukseli oddany. Trwa taki duży protest we Francji, no protest, który się rozszerza na całą Europę. Protest, który można by, no, tak streścić w krótkim takim właśnie, no, na taki podział między biednymi a bogatymi, czy między jakoś masami ludowymi, to jest klasy ludowe, to jest termin, który często używa Bruno. Ja tego terminu dość często nie używam, no ale no, on coś jakby oddaje, że mamy jakiś lud od jakichś takich właśnie oderwanych od ludu elit. No i właśnie, no, europoseł to jest, no, oczywiście, no, można być jeszcze członkiem komisji, no, tam Komisji Europejskiej. To jest jeszcze wyższy poziom oderwania niż europoseł. No ale ja tutaj oczywiście wychodzę z marksistowskiego założenia, że byt kształtuje świadomość. No, ja czuję się solidarny z ludźmi pracy, takimi jak ja, którzy ciężko pracują, tak jak ja, którzy mało zarabiają, tak jak ja, i równocześnie nie czuję się solidarny z ludźmi, którzy zarabiają tam, ja nawet nie wiem tam, ile w tej chwili zarabia ten europoseł, no ale chyba pensja podstawowa to jest 50 tysięcy złotych, a do tego oczywiście różne dodatki. No dobrze, no więc mógłbym tutaj streścić dotychczasowy wywód, że brzydzę się Józefem Piniorem jako senatorem Platformy Obywatelskiej, brzydzę się Józefem Piniorem jako europarlamentarzystą, ale Józef Pinior ma jeszcze jedną kartę. No Józef Pinior jest właśnie, no, zasłużonym weteranem dla obalania komunizmu właśnie w latach 80. jako ziomek innego człowieka lewicy, Władysława Frasyniuka. No, szkoda czasu na to, żeby tutaj cały czas o tym Piniorze gadać. No, w każdym razie, no, mamy człowieka, który ma bardzo nieciekawy rodowód. No, rodowód, to znaczy od strony jakiejś takiej, no, filmowej, to nawet ciekawe, no bo ten Pinior podobno w latach 80. to tam jakieś machlojki finansowe robił, że tam jakoś cała ta kasa Solidarności, która szła bezpośrednio właśnie z Zachodu, gdzieś tam od Kongresu Amerykańskiego czy od CIA, Piniorowi jakoś tą kasę udało się zahachmęcić, tam schować przed... Więc podobno nawet tutaj... Więc Pinior był nawet takim, no, takim antykomunistycznym Jamesem Bondem, no, który umiał właśnie te pieniądze gdzieś tam uratować dla słusznej antykomunistycznej sprawy w czasie stanu wojennego. Tam nawet podobno jakieś filmy powstały. Sam Pinior za swoją działalność antykomunistyczną został odznaczony, dostał jakiś tam order, więc Pinior, no, nie dość, że sporo tutaj kasiory zarobił z Europarlamentu, to Piniorowi także będzie przysługiwać renta czy tam emerytura dla weterana walki z komunizmem. Oczywiście, no, Pinior już jest tam człowiekiem starzejącym się, no, znaczy, tam spojrzałem szybko na Wikipedię, on nawet nie jest taki stary, no, ale na starego wygląda, a w każdym razie, no, zmęczonego życiem, no, może tutaj, no, jakiś, no, wyrzutów sumienia jakiś tutaj dostał, no, w końcu, no, jemu się powiodło, on się dorobił, on będzie miał rentę, no, ale oczywiście, no, całe społeczeństwo w tej chwili polskie żyje w nędzy, Polacy muszą masowo z tej Polski wyjeżdżać, więc może to jakoś go tam, ten ciężar, no ogólnie z tej debaty można odnieść wrażenie, że ten Pinior to jest w tej chwili jakiś smutny człowiek, no więc oczywiście renta za walkę z komunizmem mu się przyda, no tym lepiej dla niego. No ja tylko nie rozumiem, no jak coś takiego można nazywać lewicą. No dobrze, no ale wróćmy tutaj do tych oficjalnych dokumentów. Więc mamy tą stronę fundacja-naprzód.pl, mamy te informacje dotyczące
dotyczące właśnie społecznego forum wymiany myśli. No i tam później no, sobie poszukacie, no to was to nakieruje, że to społeczne forum wymiany myśli to sobie współpracuje z inną organizacją, taką na forum europejskim, Transform Europe. Tak ta organizacja się nazywa. No i jeśli wejdziecie sobie właśnie na tą stronę www.transform-network.net, no to sobie możecie obejrzeć tą właśnie, co to za organizacja. No jest to organizacja, która w kontekście tego, co powiedziała Monika Karbowska, no, zrobiliśmy taki wykład, no, ze 2-3 tygodnie temu był wykład dotyczący fundacji niemieckich. Fundacji niemieckich, między innymi było to dotyczące właśnie Fundacji Róży Luksemburg, no to właśnie, no, jeśli sobie klikniecie na ten Transform.net, no to tam zobaczycie, że no, jest tam oczywiście Fundacja Róży Luksemburg, są nawet artykuły Holgera Polita, który to był no, szefem Fundacji Róży Luksemburg z Warszawy. Nie chcę tutaj referować całego referatu Moniki Karbowskiej, no ale jednak no, potrzebne jest tutaj szybkie streszczenie, więc chodzi o to, że Monika Karbowska referuje pracę doktorską swojej przyjaciółki Doroty Dakowskiej, która to no, w tej chwili jest pracownikiem naukowym we Francji, chyba wykłada na Uniwersytecie w Lyonie, ale nie jest to ważne. Więc ona napisała właśnie doktorat poświęcony fundacjom niemieckim. No i ogólnie chodzi o to, że od wczesnych czasów właśnie zimnowojennych, kiedy to RFN rywalizował z NRD, no to RFN miał taką strategię właśnie tworzenia fundacji, które były kontrolowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i było to mniej więcej tak, że po prostu no, różne partie polityczne działające w RFN miały swoje fundacje, tak więc no, konserwatyści mieli tą fundację Adenauera, lewica ma fundację tego, socjaldemokraci z SPD mają fundację Friedricha Eberta, taka lewica na lewo od SPD ma fundację Róży Luksemburg, no i to jest po prostu proces, no, te fundacje to funkcjonują właściwie chyba od lat 50., a już na pewno od lat 60. Na samym początku głównym celem tych fundacji była walka z NRD. Ta walka toczyła się przede wszystkim w krajach trzeciego świata. Gdzieś tam w Afryce właśnie reprezentanci tych fundacji niemieckich no, przekupiali różnych działaczy politycznych, żeby no, właśnie no, nie nawiązywali oni kontaktów z NRD i Blokiem Wschodnim. No ale później, na samym początku troszkę no, kiepsko to działało, no ale już po upadku, po 1989 roku, no to te fundacje nabrały takiego animuszu, no i te fundacje niemieckie, no to występują tam w kilkudziesięciu czy ponad stu nawet krajach. Te największe, no to właśnie no, są obecne właściwie oczywiście we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale także w innych różnych krajach ościennych. One mają gigantyczny budżet. No chociażby no, z punktu widzenia polskiej polityki warto podkreślić, że właściwie wszystkie działające realnie partie polityczne w Polsce otarły się o te fundacje niemieckie, a otierając się o fundacje niemieckie, co jest jakby kluczowe, to jest to, że to są pieniądze bezpośrednio, które idą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więc oczywiście te pieniądze tutaj łyknął Tusk w ramach tam tworzenia tego Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Te pieniądze za pośrednictwem Fundacji Eberta trafiły do Unii Pracy i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No i oczywiście mamy tutaj tą fundację
Róży Luksemburg. Więc ja nie chcę referować tego, co mówiła Monika, bo Monika ten temat znacznie lepiej ogarnia niż ja, no ale jednak jest to kluczowe. Znaczy w każdym razie kluczowe jest to, że część osób na polskiej lewicy im się wydaje, że skoro jest fundacja, która ma takiego fajnego patrona jak Róża Luksemburg, no to że jest to jakaś tam fundacja oddolna, jakichś tam niemieckich robotników, czy niemieckich lewicowych inteligentów, marksistów, zafascynowanych Różą Luksemburg i że oni w ramach wspierania, w ramach proletariackiego internacjonalizmu będą wspierać różne ruchy lewicowe na świecie, także w Polsce, no więc no, nawiązywanie kontaktów z Fundacją Róży Luksemburg to nie jest nic złego. To jest w końcu przejaw internacjonalizmu. A jeśli w dodatku Fundacja Róży Luksemburg daje kasę, to należy tą kasę brać. No ale problem jest taki, no, że oczywiście no, to nie jest oddolna fundacja jakichś tam robotników, czy jakichś tam marksistów, czy jakichś tam organizacji komunistycznych, tylko jest to fundacja całkowicie jakby uzależniona od niemieckiego rządu. I te fundacje, te wszystkie fundacje, one realizują interesy niemieckiego rządu. No i to, co tutaj, no właśnie, więc to jest to, co mniej więcej każdy może wiedzieć. To znaczy, no nawet ludzie, którzy no, nie analizowali jakoś bardziej tych fundacji niemieckich, no to wiedzieli, że tam są jakieś fundacje, są jakieś duże pieniądze, które płyną z Niemiec, ale to tyle. No nikt nie wiedział, jak to działa. No to, co zrobiła Dorota Dakowska, to, że ona pojechała do Niemiec, ona w tych Niemczech przebadała archiwa i się okazało, że po prostu te fundacje, no to one prowadzą no, działalność wywiadowczą, że po prostu każda z tych fundacji, no mamy taką deal. My wam dajemy kasę, a za to wy nam dajecie informacje o waszych tutaj działaczach politycznych i oni mają całe kartoteki, więc no, te fundacje, które tam rezydują w jakimś kraju, no to ich celem jest zbieranie informacji o działaczach politycznych. No i w każdym razie no, te fundacje niemieckie, no to one odniosły już swój pierwszy sukces, to znaczy no, tym sukcesem jest ekspansja Niemiec poprzez Unię Europejską. No jest to, no nie jest dla nikogo tajemnicą, że obecna Unia Europejska jest instytucją zdominowana przez Niemcy. No tą dominację Niemiec widzimy przede wszystkim poprzez politykę monetarną. No, euro jest wydawane przez Bank Europejski we Frankfurcie. No i to Niemcy mają tutaj kluczowy głos w sprawie właśnie ustalania budżetu europejskiego, co najlepiej było widać w czasie kryzysu greckiego. Więc to, co próbowali zrobić różni przywódcy niemieccy, no, zarówno tutaj no, Kaiser w czasie I wojny światowej, jak i Hitler w czasie II wojny światowej, czyli zjednoczyć Europę, a przede wszystkim uzależnić od Niemiec no, tutaj Europę Wschodnią, no to no, od strony politycznej i od strony gospodarczej to się właśnie realizuje na naszych oczach. Cały ten proces integracji europejskiej, no to właśnie no, jest jakimś takim, no oczywiście pod pięknymi hasłami, że tutaj mamy Europę ojczyzn, Europę narodów, że tutaj wszyscy są równi, że będziemy mieli piękną, zjednoczoną Europę i wszyscy Europejczycy będą równi, wszyscy Europejczycy będą zarabiać tyle samo, no to powstały, no, mieliśmy tutaj te przyłączenie się Europy Wschodniej i wszystkie te kraje, no, takie jak Polska, zostały, no, one się nie zintegrowały gospodarczo między sobą. Tutaj nie ma integracji gospodarczej między, załóżmy, Estonią a Rumunią, albo Łotwą a Bułgarią, albo tam między Litwą a Czechami. To nie ma takiej integracji. Wszystkie te kraje między sobą, które kiedyś no, miały ze sobą no, mniej lub bardziej rozbudowane kontakty gospodarcze w ramach RWPG na przykład, no to te kontakty gospodarcze zostały rozbite, a wszystkie te kraje są uzależnione od Niemiec, czy ogólnie od całego tego koncernu europejskiego. No oczywiście, no, mówienie tutaj o zależności gospodarczej Polski od Niemiec, no, to jest to temat
który pewnie wszyscy znacie, no ale warto by chociażby było przeanalizować przykład firmy Amazon. Firma Amazon nie występuje na rynku polskim, ale równocześnie no, są tutaj w Polsce zakłady logistyczne Amazona, które operują na rynku niemieckim. Że po prostu no, zamówienia, jeśli Niemiec chce coś kupić na Amazonie, to towar płynie, jedzie do niego bezpośrednio z Polski, gdzie między innymi pracował tutaj towarzysz Rafał. Polecam film, gdzie on mówi właśnie o pracy w Amazonie. No, dlaczego to jedzie z Polski? Otóż dlatego, bo Polska cały czas jest rezerwuarem taniej siły roboczej. No tutaj 15 lat integracji europejskiej nic nie zmieniło, więc chociażby od tej strony wszystkie te siły polityczne, wszyscy tacy ludzie jak Pinior, którzy gadali, że trzeba jednoczyć Europę, że tutaj się coś zmieni, że wszyscy będziemy tutaj równymi Europejczykami. Wszystko to oczywiście było kłamstwem i to kłamstwo, no na tym kłamstwie ktoś konkretnie korzysta, no przede wszystkim korzysta rząd niemiecki. Dzisiaj no, w interesie rządu niemieckiego to już jest właściwie rząd europejski. Co prawda cały czas nie mamy do czynienia z powstaniem jakiegoś rządu europejskiego, no ale de facto no, Niemcy, mając pełną świadomość, że Unia Europejska jest jest organizmem całkowicie tutaj zależnym od niemieckiego rządu, no, że jeśli ktoś chce gadać no, o ważnych sprawach w Europie i ma do czynienia, ma się spotkać tylko z jedną osobą, to on się spotka z Angelą Merkel, a nie z Junckerem czy z Tuskiem, no bo to jakby no, wiadomo, kto tutaj jest ważniejszy. No to oczywiście no, w tej chwili no, interes europejski, cały ten dyskurs europejski o tym, jaka to Unia Europejska powinna być dobra, no to pokrywa się to z interesami niemieckiego rządu. No więc ja o tym wszystkim mówię, no, że jest to taki konieczny wstęp do tego, żeby po prostu zrozumieć, o czym tak naprawdę mówiło się na tej debacie, po co w ogóle ta debata była. No to ta debata była, gdyż no, jak już wcześniej Wam towarzysze powiedziałem, no, to społeczne forum wymiany myśli jest jakąś takim no, konceptem, który współpracuje właśnie z fundacją niemiecką imienia Róży Luksemburg. No i jako po prostu, no, jako osoba, jako podmiot biorący bezpośrednio pieniądze od tej fundacji, a więc biorący pieniądze od niemieckiego rządu, musi realizować interesy niemieckiego rządu i ten interes, no to jest właśnie szerzenie wartości europejskich. Więc no, ta Róża Luksemburg w tej chwili na polskiej scenie politycznej przede wszystkim stawia na partię Razem i ta partia Razem w ramach kampanii wyborczej oczywiście mówi o zagrożeniu chińskim, o chińskim autorytaryzmie, o tym, że Europa ma się zjednoczyć i to, co przedstawiał Józef Pinior na tej debacie, a to zostało opublikowane na kanale Odrodzenie Komunizmu. Dlatego ja się, ponieważ no, ja się wstydzę, że takie gówno zostało tutaj opublikowane, że po prostu na naszym kanale została opublikowana propaganda europejskiego imperializmu. No bo oczywiście, no, z szacunku dla Bruna. Poza tym, no Bruno oczywiście tutaj robił dobrą robotę. Bruno tego Piniora dobrze kontrował. I gdybyśmy mieli po prostu no, towarzysz w formie, który tą debatę nagrywał, no to no, chociażby, no, żeby nie było tej europejskiej propagandy, no to należałoby właściwie wyciąć wszystko to, co gada Pinior i zostawić to, co mówi Bruno, ale wtedy trudno byłoby tą debatę zrozumieć. No. Więc oczywiście tego Piniora musieliśmy zostawić, no ale kiedy wy słuchacie Piniora, to wy nie słuchacie jakby człowieka, który no, tutaj, nie wiem, reprezentuje polską lewicę, tylko wy słuchacie człowieka, który no, przez 5 lat był europosłem, gdzie został poddany oczywiście odpowiedniemu praniu mózgu i odpowiedniemu lobbingowi. I on z tego wyszedł, zresztą on tego nie ukrywa. On to mówi w debacie, że on jest zwolennikiem federacji. Federacji, czyli co to jest ta federacja? Federacja to jest wspólna armia europejska, wspólny rząd europejski. Wielokrotnie też ten Pinior w czasie tej debaty
użył po raz któryś tam, ja nie wiem, dlaczego ostatnio polska lewica tak się skupia na tych Chinach. Nagle wszystkim te Chiny zaczęły przeszkadzać. Zandbergowi, Ikonowiczowi, Piniorowi, wszyscy mówią tylko o Chinach. To znaczy, no ja oczywiście rozumiem, dlaczego Unia Europejska tymi Chinami się przejmuje. No cała ta tutaj, całe bogactwo Europy i to jeszcze bogactwo Europy no, z XIX wieku albo i wcześniej, no to się wiąże z eksploatacją Afryki. Wcześniej ta eksploatacja miała charakter jawny po prostu w ramach tutaj wyzysku swoich kolonii. Później od lat po II wojnie światowej ten wyzysk Afryki ma tutaj charakter bardziej skomplikowany, no przede wszystkim w ramach tutaj neokolonializmu, no ale jeśli się no, człowiek, który przebada, no zwłaszcza, znaczy ja nie mówię zwłaszcza dlatego, że mieszkam we Francji i we Francji lepiej znam wyzysk tych dawnych kolonii francuskich. No ale jeśli sobie uświadomicie, towarzysze, że no, cały czas mamy do czynienia tutaj z uzależnieniem tych dawnych kolonii francuskich od Francji poprzez fakt, że w wielu różnych dawnych koloniach francuskich stacjonuje francuska armia, poprzez fakt, że wiele tych dawnych kolonii francuskich jest zdominowane przez francuskie korporacje, poprzez w końcu fakt, i to jest najważniejszy fakt, że wiele tych krajów afrykańskich, tych związanych z Francją, one wydają swoją, one nie mają własnego banku centralnego, który by emitował swoją własną walutę, tylko ich waluta jest emitowana we Francji. Więc ja już milion razy powtarzałem na kanale i pewnie jeszcze miliard razy powtórzę, że pracuję w podparyskiej chłodni. Jestem Polakiem, no ale dominującą grupą narodowościową, która tam pracuje, to są emigranci z Afryki i to są zarówno emigranci z krajów Magrebu, jak i emigranci z krajów Czarnej Afryki, także z Kongo, które co prawda nie było kolonią francuską, tylko kolonią belgijską, ale ze względu na język, no Kongo jest w tej chwili najliczniejszym krajem mówiącym w języku francuskim. No to oni mogą wprost wam, towarzysze, powiedzieć, no jak wygląda ten wyzysk właśnie współczesnej Afryki. No, dlaczego Francja jest bogata? No, Francja jest bogata, gdyż bezkarnie łupi tą Afrykę. No i no, od jakiegoś czasu no, pojawił się bardzo groźny konkurent, który nawiązuje pokojowe relacje ekonomiczne z krajami afrykańskimi. Tym konkurentem oczywiście są Chiny i wszystko to, co Francja czy inne kraje europejskie musiały przez dziesiątki lat, czy nawet dłużej, właśnie stosować terror, stosować przemoc, stosować różne inne właśnie brzydkie triki, no to Chińczycy no, stosują zupełnie inne metody. Ja też nie chcę o tym mówić, no zresztą są tam filmiki, gdzie rozmawiam o tym z towarzyszem Bruno i on tam jakby to tłumaczy. Analizując wypowiedzi Józefa Piniora, analizując wypowiedzi innych działaczy lewicy, którzy są związani z tymi fundacjami niemieckimi, także z tą fundacją imienia Róży Luksemburg, no to można śmiało postawić tezę, że takim warunkiem otrzymania tych pieniędzy jest szerzenie europejskiego imperializmu. Ja to mówię, dlatego właśnie mówię warunkiem, no bo o ile załóżmy Pinior jest to osoba, która z perspektywy uczciwego lewicowca no, nie zasługuje na żaden szacunek, więc jakby można było powiedzieć, no tutaj nie ma co tworzyć teorii spiskowych, no Pinior zawsze był szmaciarzem, a to brał pieniądze od CIA w latach 80., a to był tutaj europosłem, no to, że teraz tutaj głosi jakieś bajeczki o właśnie o chińskim autorytaryzmie, o tym, że trzeba stworzyć silną, zjednoczoną Europę, właśnie Federację Europejską, to po prostu jest przykład tej konkretnej postaci. No ale jeśli analizujemy Piotra Ikonowicza, no to Piotr Ikonowicz jest jednak osobą, która ma w swojej biografii elementy no, w takiej działalności antywojennej, no, antyimperialistycznej, można by nawet powiedzieć, no, jakieś tam, czy chociażby warto byłoby tutaj
wymienić wojnę, no, zaangażowanie Piotra Ikonowicza w konflikt w Jugosławii, że Piotr Ikonowicz do tej Jugosławii pojechał w 1999 roku. No. Jugosławia była wtedy właśnie no, na celowniku NATO, ale także Jugosławia była na celowniku tej jednoczącej się Europy. No właśnie, no. Więc Ikonowicz wtedy, nie wiem, czy on miał jakąś refleksję, no, ale on załóżmy, no, w tej działalności antywojennej Ikonowicza, zarówno ten epizod jugosłowiański, jak i ten epizod sprzeciwu wobec wojny w Iraku w 2003 roku, w którym to także brały udział no, kraje europejskie, takie jak Wielka Brytania czy Polska, no to no, Piotr Ikonowicz w roku 2003 no, na pewno nie dałby sobie wmówić jakichś takich bajeczek o tym, że no, my koniecznie musimy tutaj atakować Irak, bo jest jakieś zagrożenie, bo Saddam Hussein o niczym innym nie myśli, tylko o tym, żeby nas zaatakować, żeby Polskę zaatakować. No, więc o ile w roku 2003 no, Ikonowicz wykazywał się tutaj jakimś elementem racjonalności, no to tutaj w roku 2019 nagle zaczyna tutaj no, powtarzać wszystkie te bajeczki, no, mamy chińskie zagrożenie, wszyscy mówią o chińskim zagrożeniu, mamy tutaj, no, mogę pokazać, no, mój telefon jest marki Huawei, no tutaj, no, podobno teraz Huawei, czy jak to się tam mówi, chiński koncern szpiegowski. A dlaczego Huawei jest zły? Otóż dlatego, bo telefony Huawei się lepiej sprzedają od iPhone'ów. Więc tak jak w Polsce mieliśmy przez ostatnią dekadę taką histerię rusofobiczną, właściwie no, cała polska prawica to łyknęła, znaczy łącznie z lewicą, no bo jak mówimy o tym lewica razem, to załóżmy Sierakowski, znaczy nie wiem, czy Sierakowski jakby jest w tym interesie, no ale Zandberg jak najbardziej łyknął oczywiście całą tą bajeczkę z rusofobią. No ale to załóżmy, rusofobia to był taki polskie zboczenie. No, świat poszedł do przodu, teraz już ta, no oczywiście jeszcze gdzieś tam załóżmy w Wielkiej Brytanii to cały czas się mówi, że tym głównym zagrożeniem jest Putin i Rosja, ale już reszta świata idzie do przodu i w tej chwili tym głównym wrogiem numer jeden są Chiny, więc no, to jakby warto zrozumieć całą tą propagandę amerykańską, no, propagandę amerykańską zimnowojenną trwającą właściwie od 1945 roku, ale oczywiście trwającą dużo, dużo wcześniej, no, że zawsze musi być jakiś wróg. No, bezpośrednio po wojnie tym wrogiem byli komuniści, że tutaj ściganie właśnie komunistów, ruskich agentów, mamy tutaj cały ten makartyzm, zawsze tutaj, no, że KGB i Armia Czerwona już o niczym innym nie myśli, tylko żeby tutaj dokonać inwazji na wolny świat. W każdym razie zawsze musi być jakiś wróg, wróg, który to o niczym innym nie myśli, tylko pozabijać wolnych ludzi z Zachodu. Więc ten wróg się zmienia, on był Związek Radziecki, był islamski terroryzm, była Rosja Putina. W tej chwili no, wszystko wskazuje na to, że no, najbliższa dekada, te załóżmy lata 20, no to tym głównym tutaj wrogiem numer jeden naszych wszystkich wolnych ludzi w Europie i w Ameryce będą Chiny. No w każdym razie już środowiska polskiej lewicy to podchwyciły, już to podchwyciła właśnie Lewica Razem, już to podchwycił Waldek Witkowski, już to podchwycił Ikonowicz, no i oczywiście podchwycił to Józef Pinior, obecny na tej debacie, który cały czas właśnie wałkuje temat chińskiego autorytaryzmu. No oczywiście ktoś mógłby zadać pytanie, a dlaczego ty się w ogóle nie odnosisz do treści debaty? No przecież odbyła się jakaś debata, a ty w ogóle nie mówisz o debacie, tylko o jakiejś tam swojej dywagacji. No to dlatego, gdyż właściwie Józef Pinior był tam niepotrzebny jako element debaty, no bo Józef Pinior po prostu mógł tam przyjść w formie jakiegoś hologramu, czy w formie tego, że słuchajcie, no mam tutaj do wyłożenia dyrektywy unijne, czy po prostu propagandę unijną. No i cała ta propaganda unijna, którą dzieci są męczone, czy tam już właśnie, już w podstawówce, czy w liceum mówi się właśnie o tym, jaka to Unia Europejska jest super, dlaczego Unię Europejską mamy kochać.
Ale dobrze, no to tyle, co miałem powiedzieć, co do samej treści debaty, to powiedziałem, no na tyle, na ile Bruno mógł, no to jakoś tą propagandę unijną Piniora temperował, no ale jakby no poziom absurdu i no był tak duży, no że gdyby Bruno rzeczywiście miał tutaj no, tego Piniora zmieszać z błotem, no to oczywiście by była niemiła atmosfera, więc ja rozumiem, że tutaj ze względów psychologicznych, no jak się jedzie do Polski, no w końcu jakiś tam sentyment, no zobaczyć ludzi i tak dalej, no to się nie chce po prostu, no to no, może teraz powiem rzecz, za którą Bruno się obrazi, no ale załóżmy, jak Lenin przyjechał do Rosji, no to Lenin przychodzi tutaj na, przyjeżdża właśnie, wysiada z pociągu, tam idzie na zebranie partii bolszewików, w partii bolszewików właśnie wtedy świętują tam, no obaliliśmy carat, niech żyje tymczasowy, a Lenin wstaje i mówi, żadnego poparcia dla rządu tymczasowego. I wszyscy na sali tak, cisza, no jak on mógł nas wszystkich zjebać tak po prostu, więc de facto, no Bruno jak pojechał na te spotkanie tego społecznego forum wymiany myśli i gdyby, no miał powiedzieć to, co myśli, bo mam nadzieję, że Bruno tak myśli, no to powinien wstać i powiedzieć, no Czarnecki, ty to jesteś tutaj, no, współpracujesz z antykomunistą napierałą, więc wypierdalaj, no, ty tutaj Pinior, ty jesteś tutaj, no, reprezentantem europejskiego imperializmu i tak dalej, i tak dalej. Żarty żartami, no, ale tutaj wcale to nie jest do śmiechu, no, ja znam ludzi, z którymi pracuję na co dzień, którzy są, no, pochodzą z krajów, które to, no, były poddawane agresji imperializmu. Między innymi pracuję z ludźmi z Mali, gdzie mamy do czynienia z europejskim, tutaj z okupacją francuskiego wojska. No i więc gdyby oni się spotkali z takim Piniorem i Pinior by mi mówił, że tutaj Unia Europejska to reprezentuje właśnie wolność i demokrację i tak dalej, to oni by takiemu Piniorowi po prostu dali w ryj i powiedzieli, no nie będziesz nam tu europejski imperialisto kłamą, no ale to jest załóżmy, no i tutaj właśnie dochodzimy do kolejnego tematu, jaki chciałbym poruszyć. To znaczy, no troszkę ten temat już poruszyłem wcześniej, no ale to, co widziałem na debacie, no tylko mnie utwierdza, że mamy do czynienia naprawdę z dużym problemem na polskiej lewicy. Więc należałoby tutaj wrócić do rozmów, jakie się odbyły we Francji, w Paryżu z Jackiem Cezarem Kamińskim, który także no, jest osobą zaangażowaną w to społeczne forum wymiany myśli, nawet na ostatnim pochodzie 1 maja, z którego relacje też macie tutaj na kanale, no to widać Jacka, jak właśnie chodzi tutaj z żółtą flagą, z napisem Społeczne Forum Wymiany Myśli. Więc ten Jacek Kamiński, jak tutaj był i pojawił się właśnie tutaj temat jakiejś współpracy, no w końcu my mamy tutaj jakiś komunistyczny ośrodek emigracyjny, ty tutaj jesteś w Polsce, my mamy projekt, żeby po prostu w roku 2020 było tutaj w czasie wyborów prezydenckich, żeby pierwszy raz w tej wolnej Polsce no, skorzystajmy z demokracji, korzystajmy z wolności. Niech komuniści pierwszy raz tutaj wystawią własnego kandydata na prezydenta. No i wtedy właśnie Jacek Kamiński tam mówił, no ale kto za wami stoi? To jest niepoważne, to jakiś happening. No ja już to powiedziałem w innym filmiku, więc nie chcę się powtarzać, no ale ogólnie to ja myślałem, że no Jackowi to głównie chodziło o to, że po prostu no nie macie jakiejś, nie macie struktur, nie macie organizacji, więc to jest niepoważne, że on się w to nie będzie angażował. Ale teraz po obejrzeniu tej debaty, no to ja te słowa Jacka rozumiem inaczej. I ogólnie całe to słowo, cała ta nazwa Społeczne Forum Wymiany Myśli, no ja bym to zmodyfikował. Więc wrócę tutaj do czytania kilku zdań, które znajdują się na tej stronie Społeczne Forum Wymiany Myśli. No i mamy tutaj taką informację. W styczniu 2018 roku SFWM
zakończyło swoją współpracę z ZWZZ Walka, czyli związkiem, Wolnym Związkiem Zawodowym Walka, nie oznacza to rezygnacji z zaangażowania w sprawy pracownicze. Nadal chcemy wspierać ruch zawodowy. Więc są takie piękne słowa właśnie na tym społecznym forum wymiany myśli. No ale jak ja patrzę właśnie na tą debatę, początek tej debaty, no to właśnie wstaje doktor Ewa Groszewska i mówi: no mamy tutaj wybitnych ludzi, wybitnych gości, mamy europosła, byłego europosła tam Józefa Piniora, mamy profesora z Paryża, Bruno Drwewski. Więc ja tak sobie obserwuję tą debatę, gdzie mamy europoseł, profesor z Paryża, pani doktor z Wrocławia. No i tak jakoś, oczywiście, społeczne forum wymiany myśli, no ale ja tam takich reprezentantów takiego zwykłego społeczeństwa, no nie widzę, no jak mamy, załóżmy, te demonstracje żółtych kamizelek, no tam mamy do czynienia z ludźmi, no właśnie, tutaj ciężko pracujący, tam nie wiem, ja bym tutaj sugerował, żeby, ten salonowy charakter tej organizacji Społeczne Forum Wymiany Myśli, żeby właśnie zmienić nazwę, żeby, więc jeśli już tutaj chcecie pozostać przy skrócie SFWM, no to proponuję nazwę Salonowe Forum Wymiany Myśli, ewentualnie coś, co by pewnie bardziej oddawało tutaj charakter, czyli Elitarne Forum Wymiany Myśli. No w każdym razie Ewa Groszewska, która kilka dni temu była w Paryżu, no to trwał pochód pierwszomajowy, no tam sporo było ciekawych rzeczy na tym pochodzie, no ale Bruno mnie właśnie tutaj molestował i mówi: słuchaj, koniecznie musisz pogadać z Ewą Groszewską. No w końcu przyjechała z Polski, trzeba pogadać o polskich sprawach, no i mimo, że niespecjalnie do tej rozmowy byłem napalony, no to jednak na tą rozmowę się zgodziłem. No ale ta rozmowa oczywiście przebiegła w sposób niezbyt miły. Właściwie zanim zdążyłem się odezwać, to już Ewa Groszewska tutaj cały atak na mnie, że o, nie chcę z tobą współpracować, bla bla bla. Więc oczywiście nie chcę tutaj referować całej tej rozmowy, zresztą nie ma czego referować, no ale teraz to już mniej więcej zaczynam rozumieć, skąd się brała taka niechęć, no bo w końcu, no jeśli mamy do czynienia z salonowym forum wymiany myśli, no to tam każdego jakiegoś wybitnego gościa, każdy z tych wybitnych gości musi mieć nazwisko, no troszkę mi to przypomina czasy feudalizmu, że po prostu mamy do czynienia z jakimiś wielkimi rodami, z wielkimi nazwiskami, ludzie z wielkimi biografami, a ja to kim tam jestem? No, Michał Nowicki, robotnik z francuskiej chłodni. W każdym razie, towarzysze, muszę was zmartwić, ale nie zostałem zaproszony na wrocławskie salony. No, muszę to jakoś przeżyć. No, w każdym razie, robotnik fizyczny nie jest kimś tutaj mile widzianym na to, żeby pojawić się na takim salonie jako panelista, który miałby zabrać głos. No w końcu jest to zarezerwowane bardziej dla elit. No zresztą można byłoby tutaj, ja tutaj jak już recenzuję różne rozmowy, można by tutaj zrecenzować moje początki znajomości właśnie z Bruno. Więc poznaliśmy się na Fetli Humanité. No oczywiście ja słyszałem wcześniej o tym, że jest taki właśnie lewicowy profesor, marksista i tak dalej, i tak dalej. Bruno też już o mnie wcześniej słyszał, ale tak jakoś nasze drogi się nie mogły zejść. W końcu się poznaliśmy, zaczęliśmy gadać. No i oczywiście wyszło, że już bardzo dobrze się dogadujemy, więc nawet pojawił się temat taki, słuchaj, ja mam kanał, ja chętnie bym ciebie nagrywał. Tylko jest problem. Słuchaj, ja jestem robotnikiem. Ludzie, z którymi współpracuję, to są ludzie ciężkiej pracy fizycznej. I my po prostu, poprzez fakt, że na każdym kroku, każdego dnia jesteśmy pogardzani przez elity. Elity, czy to w naszej pracy, czy jakieś elity państwowe, czy w końcu elity intelektualne, które nam wmawiają: wy jesteście skazani na pracę, bo wy jesteście nieudacznikami, trzeba się było uczyć.
I w dodatku my tutaj, robotnicy, którzy chcą odrodzić komunizm, no nie jesteśmy zapraszani na żadne salony i nie chcemy no po prostu tworzyć jakiejś takiej, no ponieważ no niech już sobie inteligenci siedzą sami, my będziemy jako robotnicy siedzieć sami, więc my nie chcemy inteligentów, my nie chcemy jakichś inteligentów, którzy do nas przyjdą i będą tutaj no żerować na naszej ciężkiej pracy. I wtedy Bruno powiedział takie słowa, no ale słuchaj, no ja też jestem robotnikiem, ja pracowałem właśnie tutaj jako na czarno przy remoncie właśnie na budowie, pracowałem tu, pracowałem w Szwecji i tak dalej, no to wtedy jak tak właśnie porozmawialiśmy, wyszło, że jednak Bruno jest innym profesorem niż ci wszyscy inni, no to na tej bazie właśnie, na bazie tutaj Sojuszu Proletariackiego, no oczywiście mamy do czynienia z sojuszem no, teoretycznym, ideologicznym, no od tej strony no, znajomości marksizmu, no to jak najbardziej jest tutaj zgoda, no ale to, co scementowało zgodę, no to jest oczywiście to, że Bruno wie, co to jest ciężka praca fizyczna. No dobrze, no ale kontynuując wątek właśnie salonowego forum wymiany myśli wrocławskiego, no to, co mnie uderzyło, no w końcu spotkałem się z Ewą Groszewską 1 maja. 1 maj, no to jest nasze święto, no święto robotników, więc jest to moje święto, no ale jest to święto ogólnie ludzi lewicy. No, Ewa Groszewska chyba jednak za postać lewicy się uważa, mimo że tutaj no, oczywiście współpracuje z niemieckim imperializmem, z tą tutaj właśnie z fundacjami Róży Luksemburg i tak dalej, ale jednak no, gdzieś tam jak się wypowiada publicznie, no to czuć tam jakąś lewicową wrażliwość, ale widziałem jakąś taką, no, taką agresję od tej Ewy, taki jad, taka żółć. I tak właśnie się zastanawiałem, a skąd to się bierze? Dlaczego ty mnie tak, kobieto, nie lubisz? No, nawet Bruno był chyba w szoku, no, nie spodziewał się, że po prostu kobieta przyjechała do Francji, tutaj ludzie się spotykają na 1 maja, a ona będzie tutaj, tutaj wylewać swoje żale na towarzysza Michała. Więc ja później to wszystko zrozumiałem, skąd to się bierze. No otóż należałoby tutaj wrócić do przeszłości. No macie tutaj, towarzysze, starsze filmy, gdzie zapowiedziałem chęć mojego startu w wyborach prezydenckich w roku 2020. Później się z tego wycofałem, gdyż oczywiście uznałem, że Monika Karbowska będzie lepszą kandydatką, więc teraz jakby pałeczkę prezydentury, komunistycznej prezydentury w Polsce ciągnie Monika. No ale warto by tutaj powiedzieć, podkreślić, że no, w polskiej polityce, tak jak ja mówię, że załóżmy no, w ciągu ostatnich 30 lat istnienia wolnej Polski, wolnej kapitalistycznej, oczywiście ta wolna to w cudzysłowie, to dla Piniora to jest wolna. No. Najlepszym tutaj no, oczywiście podsumowaniem wolnej Polski jest to, co się dzieje z Piskorskim, Mateuszem Piskorskim, to co się dzieje tutaj z Komunistyczną Partią Polski, całe te represje antykomunistyczne, oczywiście z żadną wolnością, o żadnej wolności nie ma mowy, no ale dobra, no, wracając do meritum, więc mieliśmy, no powiedziałem to wielokrotnie, w ciągu tych 30 lat nigdy nie było jakiegokolwiek kandydata na prezydenta, który reprezentowałby program komunistyczny. Ale równocześnie było dwóch kandydatów na prezydenta w roku 2000 i w roku 2010, a więc ludzi, którzy, no, był Piotr Ikonowicz i Bogusław Ziętek, którzy jednak mieli tam taki program, załóżmy, socjaldemokratyczny czy radykalnie socjaldemokratyczny. No, tam w każdym razie powtórzę i podkreślę, no, ani Piotr Ikonowicz, ani Bogusław Ziętek to nigdy nie byli komuniści. Zresztą Piotr Ikonowicz jest dumny ze swojej działalności antykomunistycznej, ale no, te postacie funkcjonowały gdzieś tam jako tacy, no, w swoim czasie, jako ja tam liderzy radykalnej lewicy, tych środowisk, które no, odwołują się czy to do tradycji czerwonego sztandaru, czy to do marksizmu, przemawiali na wielu różnych demonstracjach, gdzie ci komuniści byli, no i jakoś tam no, jacyś ludzie
o poglądach radykalnie lewicowych czy nawet komunistycznych zaangażowali się w ich kampanię wyborczą. No i dlaczego ja mówię o Ikonowiczu i Ziętku? I dlaczego zrozumiałem, dlaczego Ewa Groszewska tak nie lubi towarzysza Michała? Otóż, no później, jak ktoś mi wytłumaczy, już nie będę że po prostu, no Ewa Groszewska, no całą swoją tutaj działalność polityczną, no to ona po prostu, no każdy lider lewicy, no to musi być kochankiem Ewy Groszewskiej, więc kochankiem Ewy Groszewskiej był Piotr Ikonowicz wtedy, kiedy właśnie był u szczytu swojej formy politycznej. Kochankiem Ewy Groszewskiej był Bogusław Ziętek. No i ta niechęć Ewy Groszewskiej do towarzysza Michała wynika z faktu, że po prostu towarzysz Michał nie zrozumiał, że jeśli chce zostać kandydatem popieranym przez całą polską radykalną lewicę, to ja najpierw muszę się bliżej poznać z Ewą Groszewską. Tylko Ewo, ja jestem już zajęty. Więc pora kończyć to przynudzanie dotyczące właśnie debaty, która odbyła się we Wrocławiu. No, nie załamałem się, mimo że tutaj nie zostałem zaproszony na salony wrocławskiej lewicy. Jakoś to przeżyję. Przeżyję także fakt, że fundacje niemieckie nie garną się, żeby tutaj finansować towarzysza Michała. Przeżyję także fakt, że nie mam tutaj nazwiska, tytułu przed nazwiskiem, jakiegoś takiego, czymś, co mógłbym się tutaj pochwalić. No, jestem po prostu zwykłym robotnikiem fizycznym, ciężko pracującym, utrzymującym się właśnie z pracy własnych mięśni. No i tutaj kilka słów właśnie, które adresuję do Bruna, dla samej Groszewskiej to jakby szkoda nawet czasu, by nagrywać takie filmy. No a cała ta trójka widoczna na filmie, czyli ten Czarnecki lansujący się na antykomunistycznym kanale Racjonalista TV obok antykomunisty właśnie Piotra Napierały, czy ten europoseł Pinior, czy zionąca jadem do towarzysza Michała właśnie Ewa Groszewska. No dla mnie to są wszystko jakoś tam postacie obrzydliwe. No, daleki jestem od jakiejś tam współpracy politycznej, ale cały czas właśnie tutaj istniała jakaś taka wizja, jakiś mit, że są jakieś środowiska lewicy w Polsce, z którymi należy współpracować. Otóż towarzyszu Bruno, ale także wszyscy inni, którzy to słuchacie, ja jestem robotnikiem, nie jestem członkiem żadnej elity i żadnym elitom nie zamierzam się podlizywać, bo to zresztą było widać tutaj, że mamy tu taką arystokratyczną pogardę dla mas. No, przyjechała Groszewska, tutaj właśnie takim z tym zadartym wysokonoskiem, Robola to ja nie chcę. No, ale my też nie chcemy elit. My też nie chcemy elit, więc ja tutaj przede wszystkim te filmy, ten kanał i przyszłą partię, którą będziemy budować, to ja przede wszystkim bym tutaj odwołuję się, wzywam wszystkich ludzi ciężko pracujących, takich jak ja. Elity na co dzień nami pogardzają, więc my będziemy pogardzać tymi elitami. No i oczywiście Ewa Groszewska rozpowiada wszędzie plotki, że ja jestem niemiły dla lewicy, więc chciałbym tutaj jakby sprawę podsumować, że ja jestem bardzo miły dla lewicy, ja jestem niemiły dla pseudolewicy, a uważam, że ludzie promujący europejski imperializm, a cała ta impreza właśnie salonowego forum wymiany myśli jest dla mnie, wpisuje się w promocję europejskiego imperializmu. No więc oczywiście dla takiej pseudolewicy jestem niemiły. No w każdym razie wychodzę z założenia, że imperializm jest najwyższym tutaj stadium kapitalizmu i obowiązkiem dzisiaj każdego uczciwego lewicowca, każdego komunisty jest przede wszystkim antyimperializm i to ten antyimperializm, główny wróg jest we własnym kraju, towarzysze. Tutaj, ponieważ mieszkamy w Europie, to naszym głównym wrogiem jest europejski imperializm i wszystkie te siły pseudolewicowe, które
Mogą sobie coś tam pieprzyć o lewicowej wrażliwości, mogą blokować eksmisję, mogą nawet popierać protesty pracownicze. Okej, no to są wszystko fajne rzeczy, które no, różni ludzie mogą popierać. Może to popierać jakieś ludzie o lewicowej wrażliwości, mogą to robić ludzie jacyś konserwatyści, może to robić jakiś klecha, czy coś tam, no ludzie z PiSu także czasami no, myślą kategoriami, że tutaj trzeba właśnie polepszyć dole no właśnie, ciężko pracujących pracowników. Więc dla mnie to samo w sobie nie jest jeszcze kryterium lewicowości. Nie wystarczy zablokować eksmisję, czy nie wystarczy tam, nie wiem, poprzeć jeden czy dwa protesty pracownicze, żeby od razu móc sobie przypiąć no, dumną łatkę lewicowca. No jakby no, kluczowym tutaj no, to, co dzisiaj jest wyznacznikiem lewicowości, to jest stosunek do europejskiego imperializmu. I żeby dostać dyplom, autentycznego lewicowca, no to trzeba mieć właśnie taki pieczątkę, gdzie jest przybite, człowiek jest właśnie, no, wykazał się jako przeciwnik europejskiego imperializmu. I na przykład Piotr Ikonowicz, który pojechał do Jugosławii w 1999 roku, kiedy ta Jugosławia była właśnie bombardowana przez Amerykanów, ale była ta cała ta szopka jugosłowiańska była także popierana przez Unię Europejską, no to no, to jest działalność słuszna. No ale jeśli dzisiaj ludzie lewicy, czy tak zwanej lewicy, pseudolewicy, pieprzą bzdury o chińskim zagrożeniu, pieprzą bzdury o tym, że trzeba tworzyć właśnie rząd europejski, europejską armię i tak dalej, no to oni oczywiście sami siebie wyciągają poza nawias tej lewicy. No, z mojej perspektywy to dobrze, to znaczy, kiedy ja właśnie tutaj postuluję odrodzenie komunizmu, ja w ogóle nie zakładałem, że w Polsce są jeszcze jakieś środowiska, no, znaczy zorganizowane środowiska, z którymi można współpracować. To Bruno miał takie jakieś właśnie, pokładał, a że może ci, może tamci. No, ja to tak naprawdę no, od dawna wiedziałem, co to są za ludzie. No w każdym razie salonowa lewica nas nie chce, to my będziemy odbudowywać ruch komunistyczny bez tych proimperialistycznych europejskich salonów. Pozdrowienia, towarzysze.